Tczewskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego od września wprowadzi zmiany stawek czynszu dla lokali komunalnych należących do zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej Tczew oraz dla lokali społecznych należących do TTBS. Przedstawiciele spółki wskazują m.in. na rosnące koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego. To wszystko niestety rośnie, wszystko idzie w górę, koszty są coraz większe. Muszę powiedzieć, że no też zostaliśmy zmuszeni, ale też trzeba pamiętać, że czynsze w czeskim ITBS-ie i mieszkaniach komunalnych nie były podwyższane praktycznie od 10 lat, więc i tak bardzo długo udawało się wysokość tych czynszów utrzymywać. No w tej chwili zdecydowaliśmy się na podwyżki. Staramy się to robić w miarę umiarkowanymi krokami, to znaczy w tym roku zaproponowaliśmy podwyżki w granicach dla mieszkań komunalnych 7%, dla mieszkań TBS-owych 12%. No i nie ukrywam, że również one są przewidziane w przyszłym roku i kolejnym przez najbliższe 3 lata. Niektóre TBS-y wprowadzają podwyżki radykalnie. Chcieliśmy to zrobić małymi krokami po to, żeby no, dostosować się do otaczającej nas rzeczywistości. W kolejnych latach te podwyżki również będą wprowadzane. Mam nadzieję, że w nieco niższym zakresie, mniejszy procent z tego będzie. Natomiast no, trudno powiedzieć, co się będzie działo z obecną inflacją i z kosztami, które nas ciągle zaskakują. Koszta, które ponosimy, to są koszty ubezpieczenia funduszu remontowego, czyli wszystkie naprawy, awarie, sprzątanie części wspólnych, klatek schodowych, oświetlenie tych części wspólnych, czyli klatek schodowych, oświetleń zewnętrznych. Wszystko ponosi TBS. W najbliższym czasie najemcy otrzymają informacje o zmianie stawek czynszu. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 września 2022 roku, więc w bieżącym roku podwyżka dotyczyć będzie 4 ostatnich miesięcy.